No teraz wam wyjaśnię, jak działa UFO, wiecie? Wam wyjaśnię. Że prędkości mogą się wysokości dodawać nieskończone. Nieskończonie. Później na deskorolce to też wyjaśnię. Jest takie urządzonko. Tutaj wysokości jest ten para wodna, tu jest woda, tu jest woda i z tej dyszy wyemitowuje wysokości ten wodę i z tej dyszy też wyemitowuje wodę. To wirnik się obraca, to wirnik się obraca. No, obraca się w tą stronę, obraca się w tą stronę. W tą stronę się obraca, jak wyemitowuje wodę z tych dysz. A bystrości będę z tych dysz wyemitowywał wodę raz stąd, raz stąd, raz stąd, raz stąd. W stałym pędzie. Czyli bystrości, tu bystrości jeszcze, bystrości wyemitowuje się wodę i już zaczynam z tego wyemitowywać wodę. Wiecie, z tej dyszy wyemitowywać wodę, a później w tych dwóch dyszach jeszcze wysokości wyemitowuje wodę i w tej dyszy wyemitowuje wodę, wysokości, no to on przyspiesza non stop, to jest non stop dodawanie przyspieszenia do wirnika, że on się szybciej porusza, że się szybciej porusza, coraz szybciej, energie się dodają, wysokości we wszechświecie. A bystrości, jak tu wyemitowuje wodę, to tu przestaje wyemitowywać wodę i bystrości wyemitowuje w tym wirniku wodę. W tym wirniku wyemitowuje wodę. Tak, ten się ładuje wirnik, tu przestaje bystrości wyemitowywać wodę, tu się ładuje. Bystrości, jak bystrości tu znowu zacznę wyemitowywać wodę. To ten się wyłącza, to ta dysza się wyłącza, wyemitowuje starą wodę, a ta się wyłącza, ta się wyłącza i włącza się do ten, wyłącza się i włącza się wysokości ładowanie dyszy, a gdy później wysokości już w tej wyładuje, w tej dyszy wyładowuje wodę, w tej dyszy wyładowuje wodę, i w tej dyszy znowu wyładowuje wodę, to ten, ta dysza się wyłącza i ładuje się wodą. I ładuje się wodą, żeby wypluskać pod czterema skalami wysokości małym ciśnieniem wodę. I wirnik wysokości tak dookoła, no stop, i z drugiej strony to samo się dzieje. To samo się dzieje z drugiej strony. Jak tutaj wysokości wyemitowuje wodę, to i tutaj wyemitowuje wodę. No. I wysokości, on się obraca coraz szybciej, ten wirnik, wiecie? I bez końca, coraz szybciej, aż wysokości, no, osiągnie siłę grawitacji pokona siłę grawitacji atomu i zniknie w nadprzestrzeni. Aż zniknie w nadprzestrzeni. No, to tak wygląda wysokości z wirnikiem wysokości ten. No, z parą wysokości albo z wodą wyemitowaną wysokości w stałym ciągu wysokości. Nieprzerywanym ciągu wysokości wyemitowywanej i wysokości wody, to wysokości, no, prędkości się, przyspieszenia się dodają. Przyspieszenia się dodają. Wiecie, co daje teraz wam dowód, że przyspieszenia się dodają? Na przykładzie deskorolki. To sobie obejrzcie. Teraz przedstawię wam, jak to wygląda na deskorolkach. No, z przyspieszeniem, że w UFO wysokości jest, choć jest miliard wysokości galaktyk na sekundę się lata, to bystrości prędkość nie zgniata cię w siedzeniu. Nie zgniata cię do siedzenia. No to teraz wam wyjaśnię. A to jest na przykładzie dwóch dyskorolek. Jedna dyskorolka jedzie po ziemi. No, na przykładzie dyskorolki. Jedziesz na dyskorolce 5 km na godzinę. Na dyskorolce 5 km na godzinę i odbijasz się z dyskorolki też 5 km na godzinę, to ty już się poruszasz 10 km na godzinę. Czyli bystrości jedzie deskorolka. No to są deskorolki. Jedna na drugiej tu są ułożone deskorolki, widzicie? Jedna na drugiej są ułożone deskorolki. Tak. I bystrości pierwsza deskorolka jedzie 5 km na godzinę i każda z tych deskorolek jedzie 5 km na godzinę i jest jedna na drugiej. Jest jedna na drugiej i każda jedzie 5 km na godzinę. To jak tak deskorolka jedzie 5 km na godzinę, to ta na niej deskorolka, która się porusza też 5 km na godzinę, to ona już jedzie 10 km na godzinę.
No, od tej prędkości, bo ta jedzie 5 km na godzinę i ona na niej jedzie też 5 km na godzinę, to jedzie ten 5 km na godzinę. Czyli ta jedzie 5 km na godzinę i ty jedziesz też po tej dyskorolce, a ty jedziesz po tej dyskorolce, co jedzie 5 km na godzinę, z prędkością 5 km na godzinę, to jedziesz już 5 km na godzinę. Tu jedzie tak samo 5 km na godzinę dyskorolka, ale jedziesz już po tych dwóch dyskorolkach, które jechały po 5 km na godzinę, to jedziesz 15 km na godzinę. Choć przyspieszenie w UFO się dodaje wysokości 5 km na godzinę, 5 km na godzinę i osiąga się nieskończone wysokości prędkości, to przyspieszenie zawsze jest 5 km na godzinę. Chociaż poruszasz się wysokości 55 km na godzinę, a przyspieszenie jest też tylko 5 km na godzinę w UFO. No nic więcej, nic więcej. Też tylko 5 km na godzinę, a poruszasz się 55 km na godzinę. No tak to wygląda UFO. No i tutaj no wysokości, no jedzie wysokości dyskorolka, jedziesz tą dyskorolką 5 km na godzinę, poruszasz się po tych czterech dyskorolkach, które też jadą 5 km na godzinę, tak, to już się poruszasz z prędkością 30 km na godzinę. 30, 25. Tu się machnąłem, tu się machnąłem, tu ma być 25, tu ma być 30, tu ma być, tu ma być 35, tu ma być 40, a tu ma być 45 km na godzinę. No i się poruszasz 45 km na godzinę. To jest właśnie takie ten, że choć prędkość jest ogromna, a przyspieszenia są tylko w wysokości 5 km na godzinę, bo energia, która w przyświecie się dodaje, nie jest stała. EMC równa się kwadrat z bzdurnym wzorem wysokości. No samo ten filmik wysokości o Ferrari możecie obejrzeć o przyspieszeniu wysokości, że żadnego kwadrata się nie ma w przyspieszeniu. No energia, która w przyświecie się dodaje, czyli wysokości, te energie wysokości deskorolek, prędkości, to jest namacalny dowód wysokości, to można zrobić sobie. Jedziesz deskorolką 5 km na godzinę, stoisz na deskorolce, podskoczysz, odbijesz się od deskorolki, to będziesz leciał wysokości 10 km. Z prędkością odbijesz się od deskorolki, stojąc na deskorolce, odbijesz się od deskorolki 5 km na godzinę, to będziesz leciał 10 km na godzinę. No i tak prędkości właśnie wzrastają, wiecie? Wzrastają wysokości po 5 no, kilometrów na godzinę, a prędkość jest 45 km na godzinę już tej deskorolki. Ta deskorolka porusza się już z prędkością 45 km na godzinę, chociaż prędkość jej jest tylko 5 km na godzinę było przyspieszenie. No 5 km na godzinę było jej przyspieszenie, a już się porusza 45 km na godzinę. I tak samo jest UFO, wysokości no, są małe przyspieszenia, o które się dodają bystrości w UFO, a przyjemności prędkości są ogromne. Prędkości są ogromne. No, tak to wygląda. No, budzi, budzi. Cześć, serduszka. Teraz bystrości, nagram no, filmik bystrości, tutaj bystrości na tym filmiku pokażę, jak zdyż wyemitowuje się bystrości ciśnieniem. Niskich bystrości tych no ciśnień, niskich ciśnień, wodę się z niskich ciśnień bystrości i UFO lata, No a jest to tak bystrości, no tutaj bystrości, żeby leciało do góry bystrości, to stąd, z tej dyszy wodę wyemitowuje się na dół, się wodę wyemitowuje UFO, to jest drugi pojemnik bystrości UFO. Druga obudowa, gdzie się to dzieje w obudowie, ta woda się skrapla pod małą atmosferą, pod cztery atmosfery bystrości się tą wodę i bystrości stąd się wyemitowuje, tu cztery atmosfery bystrości, a stąd się wyemitowuje wodę bystrości pod ośmioma bystrości tymi, no, ośmioma bystrości tym, ośmioma hektopaskali, pod ciśnieniem 8 hektopaskali, tu 8 i wysokości ta woda odbija się, tutaj
tutaj od tej wody, ta woda, ta z tej dyszy woda, odbija się wysokości od tej dyszy i leci do góry. Zwrot jest wysokości do góry skierowany. Odbija się i zwrot jest do góry i unosi ten dysk do góry. No tak to wygląda. No także stąd wysokości pod większym ciśnieniem, z dołu się wyemitowuje pod większym ciśnieniem, a stąd się wyemitowuje pod mniejszym ciśnieniem i ona się odbija od tej wody i leci do góry. Odbija się i unosi ten, bo z trzeciej zasady dynamiki Newtona to wynika. Gdy ciało A oddziałuje na ciało B z tą samą co do wartości siłą, to ciało B oddziałuje na ciało A z tą samą co do wartości siłą, lecz w przeciwnym zwrocie. No, czyli jeżeli wysokości oddziałuje z pewną siłą tutaj, to od tego się odbija wysokości z tym samym zwrocie, z tą samą siłą, lecz w przeciwnym zwrocie odbija się wysokości i unosi wysokości ten statek do góry. To jest wysokości, no pamiętacie taką zabawkę wysokości na wodzie, się nakłada wysokości, no tornister na plecy z dwoma rurami, które wodę w wysokości wyrzucają nad jeziorem. To jest zabawa nad jeziorem. Które wodę w wysokości wyrzucają i człowiek się unosi wysokości do góry. No, tak to wygląda. Na końcu może dam ten taki filmik wysokości o takiej rurze. I unoszeniu się na wodzie wysokości. No. Tak to wygląda. No, nie inaczej. No, że na tej rurze wysokości masz plecaczek, który ma dwie dysze wysokości, które wyrzucają wodę, zbieraną wysokości no, z jeziora wysokości i wysokości odrzut wysokości tej wody wysokości unosi ciebie wysokości do góry. No, tak samo tutaj wysokości odrzut ciebie uniesie do góry, wiecie? No, budzi budzi. No, to dam ten filmik. No, a takich dysz tutaj jest cztery, tutaj są takie dysze, więc wysokości najpierw tu dodajesz energii, później tu dajesz energii, później tu dodajesz energii, później tu dodajesz energii i przyjemności jak dodajesz tu energii, to przyjemności, no. Tu przestajesz dodawać energii, znowu tutaj dodajesz energii, tutaj dodajesz energii i tak energia wzrasta. Tak, energia wzrasta wysokości non stop, wiecie? Tak non stop energia wzrasta wysokości z tych dysz wysokości i UFO się wysokości może unieść do góry. No, nie dotykając ziemi, siły wysokości działają tak, że UFO gromadzi energię wysokości i unosi się do góry. No, tak to wygląda.